Skąd pomysł na to, żeby sobie zrobić tatuaż? Pomysł powstał tak mniej więcej rok temu, żeby po prostu ukryć bliznę tak naprawdę. A nie ma innego sposobu na ukrycie tej blizny? Może jest, ale myślę, że też mamy takie czasy, że człowiek bardziej podchodzi artystycznie do rzeczy, które robi w swoim życiu. I to jest taka dobra metafora, ale też przeniesienie tego, co się ma w głowie, na swoje ciało. I to będzie w sumie w zakrytym miejscu, ale zostanie takie po prostu dla mnie jako pamiątka bardziej miła niż ta niemiła. Czy był problem z doborem tego, co ma się tam znaleźć? Nadal jest, bo w sumie projekt nadal się tworzy, więc tak naprawdę jeszcze nie wiem, co będę miała na swoim ciele, ale no czekamy. To będzie jeden jedyny, czy potem może rozważasz, że będzie... Tego nie wiadomo, się okaże. Też kolega mówił, że się nie kończy na jednym, ale myślę, że jak na ten czas pozostanie jeden. Czy to jest moda, czy to jest wyrażanie po prostu samego siebie dla siebie? Myślę, że w tych czasach już to się stało się takim wyrażaniem siebie. Ja bym powiedział, że ludzie tworzą dzieła sztuki sobie na skórze i w ten sposób chcą ozdabiać. To jest dla mnie tylko i wyłącznie ozdoba ciała. Wręcz denerwuje mnie, jak ludzie podchodzą do tego w takim starym stylu, z jakimiś takimi starymi naleciałościami. Patologia. Że to jest więzienie, że to są takie właśnie rzeczy. U ciebie ten pierwszy tatuaż to była broń. Tak. Dlaczego? No, moje życie było związane z militariami i jakoś taki wzór był. Przede wszystkim też nie widziałem nigdzie indziej i na nodze nikogo, przeszukując też internet, takiego właśnie tatuażu, więc wręcz coś unikalnego. Czyli to wyrażanie też czegoś indywidualnego. Oczywiście, że tak. Gdybyś mógł cofnąć czas, powtórzyłbyś to, też byłby kałasznikow? Tak, powtórzyłbym to, lecz zdecydowałbym się jednak na profesjonalne studio. Wtedy jednak tak jakby delikatnie po kosztach, coś po znajomości, więc nadarzyła się po prostu okazja, więc skorzystałem. Ale teraz myślę, że warto przemyśleć tą decyzję tak głębiej. Będzie kolejny tatuaż? Tak, zdecydowanie. Myślę, że nawet już siedząc tutaj dzisiaj, bo przyszedłem ze swoją dziewczyną, chciałbym nawet się umówić na przyszłą sesję nawet dzisiaj. A wiadomo, czy wiadomo już, co to będzie? Pomysłów jest już tyle. Przyznam, że po zrobieniu tatuażu, nawet już w pierwszym tygodniu, zaczynają się po prostu już jakieś pomysły na kolejne miejsca, kolejne zakrywanie ciała gdzieś w jakichś innych miejscach, więc myślę, że... Czy specjalnie jakoś trzeba się przygotować do takiej sesji? Myślę, że chyba odpowiednie nawilżanie ciała, tak czytałam w internecie, natomiast chyba nie ma jakichś takich specjalnych przeciwwskazań przed robieniem tatuażu, czy... Myślę, że jest to alkohol zdecydowanie, że to trzeba ograniczyć, tudzież czy nie ograniczyć, przed całą sesją wydaje mi się, że całkowicie zrezygnować. I wydaje mi się, że odpoczynek wcześniej, przed dniem sesji, tak się wyciszyć, spowodować, żeby się człowiek zrelaksował, bo ze stresem no jednak to jest tak to niedobrze współgrało. To tak na koniec, dla tych, którzy się zastanawiają, zrobić czy nie zrobić, co można im powiedzieć? Żeby słuchali siebie. Tak, to jest indywidualna decyzja. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy.